Cześć, Bartek Czerwiński, przy Mierzy Miłosierdzia. Witam Was serdecznie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o ubogiej wdowie, która wrzuciła swoje ostatnie dwa pieniążki jako ofiarę na potrzeby świątyni. I właśnie o niej Jezus mówi, że ona wrzuciła najwięcej, bo wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. W tej Ewangelii widzę dwie rzeczy, które dzisiaj myślę, że są dla mnie ważne jako wskazówka na ten dzień. Z jednej strony te dwa pieniążki, jak dotrzemy do oryginalnego języka, tam zobaczymy, że Jezus mówi, że ona mówi, że wrzuciła wszystko, całe swoje życie. I myślę, że tak czasami jest trudno mi samemu to zrobić. Z jednej strony zrozumieć, że to, co mam w skali świata, to wydaje się strasznie mało. Z drugiej strony cały czas mogę to dać. I najważniejsze, żebym nie trzymał cały czas kurczowo tych swoich dwóch pieniążków, bo są moje, bo mogę je kontrolować, mam w ręce, tylko żeby się odważyć, oddać to. Po prostu nawet jeżeli to mało, uważam, że jest mało, ale dla mnie strasznie dużo, bo to jest dla mnie, nie wiem, wyżywienie na kolejny dzień. To, żeby się nie bać o swoje życie, bo dopóki zatrzymam te dwa pieniążki u siebie, one będą tylko moje, będę żył w perspektywie dwóch pieniążków. Oddanie tego, czym żyję, kim jestem, co stanowi o moim zabezpieczeniu Panu Bogu, sprawia, że możemy żyć na zupełnie innym poziomie, na poziomie Pana Boga, cieszyć się z Jego błogosławieństwa, widzieć Jego cuda. Myślę, że to jest bardzo mocna wskazówka, żebyśmy się kurczowo nie trzymali tego, co moje, małe, ale moje, tylko dali Panu Bogu całe swoje życie, żeby zobaczyć Jego chwałę i tak naprawdę móc doświadczać Jego cudów, Jego miłości. Z drugiej perspektywy też jest piękne, że nawet uboga wdowa miała dwa pieniążki. Myślę, że to jest słowo dla tych wszystkich, którzy nie widzą sensu swojego życia, wartości, nic dobrego w sobie. Że każdy ma te dwa pieniążki, nawet jeżeli to się może okazać mało w porównaniu z całymi bogactwami świata, to ostatecznie jest w każdym jakaś wartość. Jakieś piękne talenty, piękne intencje. I nawet jeżeli patrzymy na innych i myślimy, ten człowiek jest cały zły. Pamiętajmy, również on ma te dwa pieniążki. Tą iskrę Pana Boga, to dobro, którego my jako Przymierze Miłosierdzia jesteśmy wezwani, żeby je zobaczyć, wydobyć, rozpalić, żeby w każdym innym człowieku z tych dwóch pieniążków, z tej małej iskry dobra, powstało wielkie bogactwo wierności Panu Bogu, otwartości na te dary, które On złożył. Piękne ognisko miłości, ognia miłości. I proszę Cię, Panie Boże, żebyśmy dzisiaj nie bali się w tym kluczu ofiarować Tobie całego życia. Żebyśmy między innymi nie bali się oddawać całych swoich ocen rzeczywistości, które mamy dookoła, innych osób, właśnie Tobie. Wierząc, że Twoja miłość, Twoja dobroć może przemieniać nawet najtrudniejsze przypadki. Może sprawić, że nawet kamienie zaczną wołać. Prosimy Cię, Panie Boże, żebyśmy oddawali właśnie wszystko, co mamy, w tym ocenę innych ludzi, Tobie. Żebyśmy zaufali w tej miłości, która przemienia wszystko. Żebyśmy zaufali, że w każdym jest dobro. I za sprawą zaufania Tobie, on może się pięknie rozpalić w wielkie ognisko miłości i dobroci. Amen. Dzięki, pięknego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.